Relikwia Świętej Doroty to najcenniejsze dzieło średniowiecznego złotnictwa w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Postać młodej, pięknej kobiety w koronie na głowie z falującymi włosami, w sukni spiętej ozdobną broszą. Legenda Świętej Doroty przenosi nas aż do IV wieku naszej ery, do tureckiej Anatolii, do miasta Cezarea, gdzie Dorota miała być córką rzymskiego senatora w okresie prześladowania chrześcijan. Została wydana rzymskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez dwie siostry, Kalikstę i Krystynę, skazana na śmierć. Jednak zanim tą męczeńską śmierć poniosła, ścięto ją mieczem, udało jej się nawrócić owe siostry zdrajczynie, a także rzymskiego urzędnika, pisarza Teofila. Te niezwykłe fakty sprawiły, że już w średniowieczu historia Świętej Doroty, legenda o niej zyskała wielką popularność. Chociaż tak naprawdę historia jest tutaj bardzo powściągliwa, jeśli chodzi o tą postać. Tak naprawdę znamy tylko w okoliczności śmierci, ścięcia mieczem w 311 roku naszej ery. Natomiast legenda świętej jest tak naprawdę w dużym stopniu dziełem propagatora kultu świętych, opata Aldelma z angielskiego opactwa Sherborne. Kult świętej niezwykle popularny w Europie, w krajach niemieckojęzycznych, ale także i na południu Europy, we Włoszech czy we Francji. Skąd relikwie Doroty wzięły się we Wrocławiu? Najprawdopodobniej miało to związek z fundacją i powstaniem kościoła pod wezwaniem tej świętej, świętej Doroty, a także Stanisława i Wacława, który to kościół ufundowano dla upamiętnienia niezwykłego spotkania dwóch władców we Wrocławiu, czyli polskiego króla Kazimierza Wielkiego i króla Czech Karola IV. W początkach XV wieku herma, bo tak też mówimy na takie przedstawienie, rodzaj popiersia portretowego, wzmiankowana jest w księdze rachunków wrocławskiego ratusza. Wiemy, że stała w kaplicy ratuszowej, gdzie modlili się członkowie Rady Miejskiej. W okresie reformacji, jak wiadomo, kult świętych został przez reformatorów kościoła, przez Marcina Lutra odrzucony, więc i wówczas ten relikwiarz został z kaplicy usunięty, na dobrą sprawę zapomniany i mocno zaniedbany, aż do wieku XIX, kiedy przekazano owo dzieło do zbiorów nowo powstałego Muzeum Starożytności Śląskich, poddano konserwacji, no i można powiedzieć, zaczęła się nim wtedy zajmować nauka. Po II wojnie światowej natomiast relikwiarz ów trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Udało się sprawić na szczęście, że nie opuścił on fizycznie Wrocławia na zbyt długo, ponieważ stał się stałym depozytem właśnie tutaj w Muzeum Narodowym, aż do roku 2001, kiedy wreszcie ostatecznie decyzją ministra kultury przekazano go do zbiorów muzealnych naszego muzeum, właśnie gdzie możemy go dziś w tej specjalnej sali ekspozycji poświęconej tylko Świętej Dorocie ten zabytek oglądać. Zabytek, jak wspomniałem, jest wciąż intrygujący. Jego złożony, niejednolity charakter już w XIX wieku wywołał dyskusje naukowe na temat jego pochodzenia, datowania czasu powstania i losów tego, jak we Wrocławiu mógł się znaleźć. Na dobrą sprawę te dyskusje nie są do końca rozwiązane, także i dzisiaj. Starsza część relikwiarza, czyli sama figura, to portretowe przedstawienie świętej, jest najprawdopodobniej najstarszym elementem tego dzieła, które powstało w pierwszej ćwierci XV wieku. Korona natomiast zdobiona klejnotami oraz cokół relikwiarza są elementami dodanymi nieco później. Korona najprawdopodobniej zastąpiła inną, którą święta miała na głowie wcześniej. Samo popiersie, myślę, że dzisiaj większość naukowców skłania się ku temu, że powstało ono jednak we Wrocławiu. Nie znamy oczywiście autora, anonimowy złotnik.
Natomiast w okolicach 1500 roku uzupełniono owo popiersie tą koroną, którą dzisiaj możemy oglądać, oraz cokołem z takimi charakterystycznymi, okrągłymi, przeszklonymi okienkami, gdzie znajdują się też relikwie kilku innych świętych, między innymi Walentego, Scholastyki, czy świętej Marty, oraz taka pieczęć papieża Piusa II, tak zwany Agnus Dei, czyli Baranek Boży. Więc rzeczywiście tutaj jest wciąż jakby sporo pytań i, jak mówię, zabytek nadal jest pewną tajemnicą dla nas. Święta Dorota zyskała popularność jako patronka młodych małżeństw, jako patronka narzeczeństwa, a także ogrodnictwa. Jej dosyć krótka i niezbyt skomplikowana legenda, w której właściwie mowa jest tylko o jej męczeńskiej śmierci, sprawiła, że tak naprawdę niewielkie tutaj było pole jak gdyby do tej legendy tworzenia. Bywa też uważana za patronkę ogrodników, często jest przedstawiana z koszem kwiatów, co wiązało się z takim legendarnym faktem poprzedzającym jej śmierć, że pisarz rzymski, urzędnik Teofil, miał szydzić ze świętej, która uśmiechała się ponoć i prezentowała pogodny nastrój, idąc na ścięcie. Na pytanie owegoż Teofila, dlaczego przed śmiercią tak pogodne ma oblicze, powiedziała, że idzie przecież do ogrodów swego pana, czyli Boga Ojca, i śmierci się nie obawia. Teofil żartował wówczas, że jeśli się tam znajdzie, to niech przyśle mu kwiaty z owego niebiańskiego ogrodu. I wówczas pojawił się tajemniczo mały chłopiec niosący kosz kwiatów właśnie. Stąd ten kwietny, ogrodniczy wątek w legendzie świętej Doroty.